Martin da Baccini, Martin. Targówka, proszę Państwa, na tym przystanku, to Państwo widzieliście, Marcin, Stargówka Marcin, pijak, no on inaczej teraz wygląda, no i niedługo to będzie wyglądał podobny do potwora, bo tak, kudły zapuścił, włosy brzydkie, źle wygląda, proszę Państwa, strasznie źle wygląda, no i niesamowite to jest, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Proszę Państwa, tutaj będzie skręt, autobus 105, który jedzie z dalekiej Woli, praktycznie z osiedla Górczewska na Browarną, to przejeżdża przez Uniwersytet, znaczy Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, bo Uniwersytet już był. No. I teraz będziemy wysiadać. Cała Warszawa Mocherowa kaszle. Oni z tego uniwersytetu, z tej biblioteki biegają na msze, bo to są wszystko katolicy. To nie są prawosławni mormoni z USA, ani Świadkowie Jehowy, ani prawosławni, ani ewangelicy. Uwielbiają siedzieć, gadać, oplotkowywać się i różańce klepać, a na dodatek jeszcze żebrać. Tutaj mamy, proszę Państwa, nowe budowy. Sporo tego będzie, proszę Państwa. Co to będzie, to ja nawet nie wiem. Jakieś stodoły budują, proszę Państwa. Dużo tego na ciasnym terenie. Dużo tego na ciasnym terenie. Znowu dojeżdżam do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrze, że byłam w obrębie KAJU. KAJU. Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zapraszam do Bogu. Do Bogu. Będziemy szły do Bogu. Także proszę Państwa, nasza kamera Appendix Radia Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. To ci ludzie, ten dziwałch uciekł od tego chłopaka, który coś nie może iść, bo miał problemy z wychodzeniem i one tak sobie pomyślały, że gdyby trzeba mu było udzielić pomocy, dać pomoc, to one by nie były w stanie mu udzielić pomocy. Także proszę Państwa, ludzie, to znieczulica społeczna. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, przy samej tej bibliotece. Ja tutaj prawie codziennie przyjeżdżam, bo nawet i lubię. Najlepiej jak tutaj jest sesja, ale społeczeństwo jakie jest, to pożal się Boże. Proszę Państwa, znieczulica społeczna. Nic te szkoły ci nie dadzą, to chodzi o to, żeby jakiś papierek mieć, ale te zarozumiałości wszelkie drzemią bardzo w autorytarnym umyśle każdego dinozaura.